Okej, moi drodzy, mamy nowy odcinek od Doom Studio 36. Pojawi się tu podobno Tytan Wiertło ulepszony. Zaczynamy, zostawcie lajka, obejrzyjmy sobie, będzie analiza również też tego odcinka, więc lecimy z tym. Jest i on, patrzcie, dobrze. Widziałem na miniaturce, jeszcze nie oglądałem tego filmu. Oczywiście zapraszam was też w ogóle na mój kanał Brod Muzyka, gdzie robimy muzykę Skibidi. Może zrobimy... Ty, zróbmy muzykę z tego odcinka. Dzisiaj wrzucę w takim razie. Co wy na to? Wow, jak wygląda fajnie ten. Oni poprawili grafikę, bo wygląda to troszkę inaczej. O, znowu ten naukowiec. A ci co oni tu knują w ogóle? Te Skibidi. Dziwne to jest pułapka. Ten musi ich, nie wiem, to jest pułapka cały czas, nie? Ty, tu jest jakaś góra znowu, baza w górach znowu? Co jest? Aha, tutaj ninja walczy, nie? Tutaj ekipa. O kurka, ty. Jezu, co ty... Co to jest? Jesus Christ, co to za Skibidi Toilet? A scena z tym. Nawiązanie do oryginału, nie? Kanonicznej wersji. To jest chyba pułapka, to dziwnie wygląda. Ta hala. Słuchajcie, tu coś się... Chodź. O kurde, jaki mordor tu będą robić. Co to jest w ogóle? Te Skibidi to ile zaczynają. O, o nie, złapał tego. Ty, plunger jest odporny na to? Wow, przeciął mu rękę, dobrze. Jest i kobieta, kamera. O, Jesus Christ. Oj, 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 uważajcie. Oj, to kwas jest, chyba się na niego... Ty gościu nic nie widzi, nie? O, zatrzymał ktoś czas. A to ona, kobieta zegar. A popchną go do tej dziury tam. Okej. Nara. Ty, podwójne te. To jest też nawiązanie do oryginału, nie? Oho. Tutaj są ci. Zero sześć. Oj, jaka muzyka. Oj, oj. Tu jest ta uwięziona. Kobieta wiertła. Co ona zrobiła? To miejsce będzie twoim waszym grobem. Myślę, że oni i tak się biją nadaremno, nie? Jest i on, ulepszony. Chyba pomoże, nie? Sojuszowi, tak mi się wydaje. Początek finałowej walki. Ciekawe, jak się to skończy, koniec końców, bo tak naprawdę to chyba tymi złymi to są te ołówki, a raczej ten bot tych ołówków, nie? Tak mi się wydaje. Natomiast tu ewidentnie oni szykują jakiś tajny plan. I tu chyba G-Man się pojawi, nie? Bo tu jest... Tu właśnie my tego nie widzimy, ale tu coś jest, nie? Tu coś jest ważnego. W ogóle G-Mana jeszcze nie ma. Chyba tu się pojawi ten G-Man.
Ten naukowiec jakby chce kupić czas, nie? To było powiedziane. Już tu jest ta baza, gdzie oni chcą się dostać jakby. Ale są takie fajne nawiązania do tych oryginałów, do Skibidi Toilet, nie? To jest fajne. Więc zobaczymy. W ogóle ta baza to taka, kurde, mury takie, patrzcie. Fajnie to wygląda ta baza. Tu widzimy ją, to jest numer jeden. I co, pod tym jest chyba ten? G-Man jakoś? Czy coś? Ale to niemożliwe, że Tytan Wiertło by teraz zaatakował TV-Mana. O, ta wysłała mu wiadomość, że żyje i próbują chyba ją uratować. Coś takiego, nie? Czy jakoś wysłała lokalizację, gdzie ona jest? No nie wiem. No oni tak się biją z nimi nadaremno trochę, bo to nie... Chyba kto inny jest tutaj zły. Ciekawe, co zrobi ten ulepszony Tytan. Czekajcie, tu coś było. Jak on wychodził. A, tu nie widać tak do końca. Myślałem, że tu widać coś za tym Tytanem, ale on jest chyba tu w pobliżu gdzieś, nie? Tak mi się wydawało, że w pobliżu. Ty, co tutaj jest jako dodatek, ty? A. To jest ten G-Man, nie? On tutaj czeka aż... Tylko czy to by było realne, żeby G-Man był aż tak mocny? No to by było trochę... No chociaż widzieliśmy w oryginale, on jest mega kozacki. No, odcinek całkiem spoko. W szczególności ta walka tutaj, nie? Ale te toalety już są tak totalnie mega kozak ulepszone. Ta seria już robi się taka bardzo kosmiczna. Chyba za szybko... Za szybko ta moc podskoczyła każdej postaci, nie? I to się już robi takie dość dziwne. Ale może się mylę, no bo... No nie wiem. To ten Skibidi Toilet z piłą. Czekajcie, co to było na... Warning? Emigrant Seal, aha, no okej, czy to jest jakiś taki wyłącznik bezpieczeństwa. No nic, no zobaczymy, słuchajcie, nie mogę się doczekać kolejnego odcinka, pewnie za tydzień będzie, także lecimy z tym.